Zapraszam panie dyrektorze, pani Bożeno, panowie prezesi, maestro do odsłonięcia rzeźb. Formy rzeźbiarskiej, która w swoim wyrazie artystycznym jest romantyczna, w swoim kształcie nowoczesna, ale przede wszystkim jest znakiem, która dopełnia przestrzeń Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Zresztą pokoleń, wspaniałych pokoleń polskich artystów baletu naznaczyło to miejsce swoją obecnością, swoim artyzmem. Ta forma to forma arabeski, być może najpiękniejszej formy tanecznej. Chciałbym podziękować raz jeszcze pani Bożenie Kociołkowskiej za inicjatywę, panom Andrzejowi Bartkowskiemu i Andrzejowi Kulewiczowi za bardzo realne wsparcie, dyrektorowi Jeromiejczykowi z Ministerstwa Kultury za obecność i generalnie przychylność dla całego projektu, a panu Zbigniewowi Stanowowi, autorowi rzeźby, że Bóg poprowadził jego rękę w taki sposób, że na przestrzeni lat, które przed nami, wielu artystów baletu będzie czerpać z tego inspirację, a tych, którzy swoje kariery już domknęli, satysfakcję. Dziękuję państwu serdecznie. Proszę państwa, wspaniały gmach Teatru Wielkiego zawsze był wspólnym domem dramatu, opery i baletu. Przez całe lata dzielił on swoją siedzibę niezależnie od siebie na różnych prawach, tak jak jest i dziś. Przed gmachem są strażnicy wielkiej polskiej tradycji operowej i teatralnej. Zapomniano o tym trzecim filarze, ale już teraz jest ten trzeci filar wspaniały, czyli balet, który przez wiele pokoleń pożył, rozwijał się i osiągał świetność porównywalną z operą i dramatem. Dziś chcemy wypełnić tę lukę w wizerunku najcenniejszego kompleksu teatralnego, odsłaniając rzeźbę w hołdzie polskim artystom baletu Buta Zbigniewa Stanucha. Niech będzie ona hołdem złożonym wszystkim 10 pokoleniom i przyszłym pokoleniom artystów sztuki tańca, tancerzom, choreografom, pedagogom. Mamy nadzieję, że młode pokolenie uczniów szkoły baletowej, później młodych talentów, będzie strażnikiem i opiekunem tej rzeźby. W imieniu już 10 pokoleń polskich artystów wyrażamy ogromną wdzięczność dla prezesów Mazurka Strawel, pana Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Kulewicza za wrażliwość i dar, jaki otrzymało dzięki panom polskie środowisko baletowe oraz społeczeństwo w postaci hojnego sponsoringu naszej rzeźby. Dziękujemy również panu dyrektorowi Waldemarowi Dąbrowskiemu za pozwolenie posadowienia rzeźby na terenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej przy ulicy Moliera. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Oddaję głos autorowi rzeźby, panu Zbigniewowi Stanuchowi. Dzień dobry państwu. Ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pani Bożenie Kociołkowskiej, która jest taką pomysłodawczynią całego tego projektu, wszystkim po kolei, którzy się do tego przyczynili. Ja rzeźbiąc tą muzę tańca, chciałem zawrzeć w niej istotę tańca, tak aby była godna miejsca i aby zawierała w sobie tą najważniejszą ideę, ideę tańca właśnie. Serdecznie państwu dziękuję. Pan Andrzej Kulewicz. Jeszcze raz powtórzę, do Paryża jeździmy, żeby zobaczyć tancerkę Degas. Do Warszawy będziemy zapraszać gości z całego świata, aby podziwiali tą tancerkę, którą za chwilę odsłonimy. Dziękuję. Szanowni państwo, biuro Mazurkas postanowiło 5 lat temu zacząć koncerty, spotkania, kulturalne wydarzenia artystyczne, dowartościowywać artystów, ale też zwrócić uwagę na tych artystów, którzy kiedyś byli wielkimi, a dziś z racji wieku troszkę są odsunięci na boczny tor, a potrafią jeszcze bardzo dużo i to, co prezentowali nam kiedyś, zasługuje na wielki
szacunek. Dlatego u nas też w Ożarowie Mazowieckim część z naszych koncertów już zorganizowaliśmy, ich 50, poświęcamy artystom dojrzałym, ale tak wielkim, że sława o nich nie może zaginąć. Że wspomnę mieszkającego tu naprzeciwko pana Bernarda Ładysza, który miał też u nas wielki benefic. Staramy się wszystko zrobić, żeby sztuka dotarła do jak największych rzesz ludzi. Proszę Państwa, chwała wielkim artystom baletu. Mam nadzieję, że przy tej rzeźbie odbędzie się mnóstwo randek. Może będzie ulubiona też przez tancerzy, przez młodych ludzi, którzy kształcą się tu w tej szkole. W każdym bądź razie chciałbym bardzo, żeby ta piękna rzeźba pana Stanucha stała się ulubionym miejscem przez warszawiaków. Dziękuję bardzo.